PWSat-2, czyli studencki satelita typu CubeSat, budowany na Politechnice Warszawskiej, zaproponuje pewną innowacyjną technologię, jeśli chodzi o deorbitację. Jest to duże wyzwanie, ponieważ głównie ze względu na środowisko, w którym ma satelita pracować. No, oprócz tego, że mamy próżnię, mamy mikrograwitację, to jeszcze kolejnym wyzwaniem jest to, że po tym jak go zbudujemy, wsadzimy na rakietę, nigdy więcej nie mamy do niego dostępu. In order to prove that your satellite will survive the launch and then later on you want to make sure it also survives in space, there's a lot of testing that we need to do. There is some vibration testing, there is of course the temperature testing, vacuum testing that you would want to do to make sure that the satellite survives once you have it up there. Naszym zadaniem jest dopilnowanie, żeby cała misja przebiegła bez problemu i napisanie tego w taki sposób, żeby nie było absolutnie możliwości, żeby się coś nie udało. The satellite contains a lot of software, of course. A lot is mainly operated by the onboard software. And the most tricky part about that is that once you have launched the satellite, there's no way you can reach it anymore. And that is always the big challenge. You need to have more or less a first time right approach. And there is no way that you can just hit the button and reboot, but make sure that everything works. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo testów. Mamy wdrożone dobre praktyki i standardy w projekcie, takie jak Continuous Integration. Można w każdej chwili, nie ma kodu, który przechodzi bez przeglądu kodu, nie ma kodu, który nie przechodzi testu i można w każdej chwili wejść na stronę z Jenkinsem i sprawdzić, jaki jest stan projektu. I to wydaje mi się, że to są bardzo dobre podwaliny, to jest duży sukces, że mamy to teraz, więc nie będziemy musieli nigdy, mam nadzieję, spłacać żadnego długu technicznego. Największym wyzwaniem związanym z oprogramowaniem do komputera było zapoznanie się ze wszystkimi innymi systemami satelity, tego, czego one od nas wymagają i czego my wymagamy od nich i zaplanowanie tego, w jaki sposób będziemy budować całe nasze oprogramowanie. Lubię wyzwania, a PWSat jest rzeczywiście projektem, gdzie wyzwań nie brakuje i na każdym kroku jest coś, czego się nie wie, nie rozumie, trzeba szukać odpowiedzi, bądź ewentualnie wracać do źródeł, zastanowić się, dlaczego tak, a nie inaczej. Nasz satelita będzie właśnie w tym trybie sun pointing, czyli skierowany na Słońce zawsze, czyli jak lata w ten sposób, okrąża Ziemię, to zawsze w ten sposób jest ustawiony, co było bardzo trudne do zrealizowania, jeżeli chodzi o sam kod. Kombinacja polega na tym, że trzecią oś stabilizuje się obrotem, co generalnie wymaga też dużej precyzji i jest to dużym wyzwaniem dla samego podsystemu, więc tak jak mówiłam, on krąży w ten sposób, ale że stabilizujemy jeszcze jedną oś, to on tak naprawdę się obraca wokół tej osi, która jest stabilizowana obrotem. Dlatego no, jest to olbrzymie wyzwanie samo to zobaczyć, jak ten satelita działa, jak ten kod działa, dostawać informacje z czujników i analizować to, jak już satelita będzie na orbicie, jest naprawdę ogromną satysfakcją dla inżynierów. Jest to chyba jedyna okazja, kiedy można mieć do czynienia z czymś, co poleci w kosmos. Mam styczność każdego dnia z softwarem, zresztą każdy z nas ma, ale nie każdy ma styczność z softwarem, który leci w kosmos. Well, in this case we will place it on actually a quite a big rocket. It's a Falcon 9 rocket built by the US company SpaceX, a very young and dynamic company that has a great ambition actually to go to Mars later. And they want to achieve that by training with these very big rockets. Projektów takich jak PWSat się nie znajdzie wszędzie i naprawdę duma z tego, że jest się częścią tego projektu, przekracza wszystko, co można by zyskać w jakimkolwiek innym projekcie.